W Sejmie dzieje się bardzo dużo. Takie najważniejsze dwie ustawy, nad którymi w tej chwili pracuje Sejm, to jest ustawa o zmianie zasad obrotu ziemią oraz ustawa antyterrorystyczna. Oczywiście tych ustaw jest zdecydowanie więcej, natomiast te dwie wzbudzają największe zainteresowanie. Jak wiemy, my tutaj w województwie zachodniopomorskim, sprawy związane z obrotem ziemią to była przez ostatnie lata jedna wielka patologia. Od 1 maja tego roku przestają obowiązywać wszelkie ograniczenia dotyczące obrotu ziemią. Dlatego przygotowujemy pilnie ustawę, która to ucywilizuje w interesie polskich rolników, w interesie polskich gospodarstw. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w Polsce podstawą rolnictwa były rodzinne gospodarstwa rolne. Tak mówi Konstytucja i chcemy do tego doprowadzić i doprowadzimy. Szkoda, że w ogóle nie chce włączyć się to Polskie Stronnictwo Ludowe, które w moim głębokim przekonaniu jest odpowiedzialne za to, co dotychczas się działo. Oni przecież cały czas byli przy władzy, nie zrobili nic, żeby poprawić sytuację polskich rolników. Korzystały na tym tylko wielkie spółki zagraniczne. My to zmienimy i do końca kwietnia ta ustawa wejdzie. Drugą pilną i równie głośną ustawą jest ustawa antyterrorystyczna o tym, że zagrożenie terroryzmem w Europie gwałtownie rośnie od lat. To było wiadomo, natomiast nic polski poprzedni rząd nie zrobił, żeby wprowadzić pewne regulacje, pewne ustalenia i procedury, które by podniosły bezpieczeństwo Polski. Dlatego w tej chwili, kiedy to zagrożenie jest naprawdę realne, pilnie wzięliśmy się za tą ustawę i w tej chwili Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji, której też jestem członkiem, nad tym praktycznie bez przerwy proceduje, jak to się mówi. Chcemy, żeby ta ustawa weszła jak najszybciej, tak żeby polskie służby mogły pracować na tyle skutecznie, żeby bezpieczeństwo antyterrorystyczne w Polsce było na takim poziomie, żeby obywatele czuli się naprawdę jak u siebie w domu. Jest Pan przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Sprawuje Pan tę funkcję w bardzo trudnych czasach, kiedy jest ogromne zagrożenie terroryzmem. Czy Polacy i my mieszkańcy Stargardu możemy czuć się bezpiecznie? Wierzyć, że to, co się dzieje u zagranicznych sąsiadów, nie dotknie nas? Terroryzm to jest jeden z elementów, jedno z zagrożeń, z którymi możemy się spotkać. Oczywiście jestem głęboko przekonany, że bezpieczeństwo obywateli, to zewnętrzne, jest na dobrym poziomie w Polsce, ale znaczenie sił zbrojnych, bezpieczeństwa militarnego znacznie wzrosło, szczególnie po aneksji Krymu przez Rosję. My, rząd, Komisja Obrony Narodowej, pan prezydent, prowadzimy taką politykę, ażeby polskie siły zbrojne zostały tak wyposażone, zostały tak zabezpieczone, ażeby mogły swobodnie operować na terenie całej Polski, tak żeby to bezpieczeństwo zewnętrzne gwarantowało spokój i nienaruszalność Polski. Myślę, że te działania, które w ostatnich kilku miesiącach podjął cały rząd, ale przede wszystkim kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej z panem ministrem Antonim Macierewiczem, dały już wymierne efekty. Z jednej strony jest coraz więcej inicjatyw, które powodują, że siły zbrojne będą doposażone w nowoczesny sprzęt, uzbrojenie, ale także z drugiej strony prowadzimy bardzo intensywne konsultacje, rozmowy z naszymi sojusznikami z Paktu Północnoatlantyckiego, tak, ażeby ci nasi sojusznicy pomagali nam, żeby oni też mieli świadomość tego, że zagrożenie w Europie to jest nie tylko terroryzm,
zagrożenie z południa Europy, ale również ze wschodu. Myślę, że to się udało. Po pierwsze, Amerykanie już zdecydowali się, że na terenie Polski będą trzy bazy ze sprzętem amerykańskim, ze sprzętem bojowym amerykańskim. Także moje wielokrotne spotkania z ambasadorami naszych, z państw naszych sojuszników z NATO potwierdzają, że Szwecja, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Estonia, Rumunia, mówię to o tych państwach, z których ambasadorami miałem przyjemność i zaszczyt rozmawiać, mają świadomość zagrożenia Rosji. To jest ważne, bo jeszcze kilka lat temu, gdy Polacy mówili o zagrożeniu ze strony Putina, to wiele państw mówiło, a wy Polacy to macie fobię antyrosyjską. A teraz przekonali się, że niestety przekonali się, że mieliśmy rację. Myślę, że ta świadomość wśród naszych sojuszników jest na tyle istotna, że wiedzą, że zagrożenie Unii, zagrożenie tej cywilizacji europejskiej może nadejść również ze strony wschodniej, ze wschodniej flanki, czyli mówiąc prosto z Rosji. I dlatego też trzeba być na taką ewentualność przygotowany. Jak mówi rzymskie powiedzenie, si vis pacem parabellum, chcesz żyć w pokoju, przygotowuj się do wojny. I tak powinno być. Powinniśmy mieć sprawne siły zbrojne, dobrze wyposażone, dobrze wyszkolone, ale i również dobrze zaopatrzone tak socjalnie, żeby mogli się wzorowo wywiązywać z obowiązku nienaruszalności naszej ojczyzny. 1 kwietnia rusza program 500+. Idea programu podzieliła społeczeństwo. Jedni twierdzą, że program jest niesprawiedliwy, inni są zadowoleni. Czy miał Pan sygnał od Stargardzian? Jakie mają zdania na temat tego programu? Generalnie bardzo pozytywne. Spotykam się z wieloma ludźmi i często oczywiście z takimi, którzy już dawno przestali być, już mają dziadków, już przestali być rodzicami takich dzieci kilkunastoletnich i bardzo chwalą ten program. Oczywiście zarzuty, no, opozycja szczególnie, ta totalna opozycja ma, że dlaczego nie wszyscy, dlaczego tylko niektórzy, no nie jest to tylko niektórzy, bo to obejmie 1 600 000 rodzin, które otrzymają te świadczenia. Te pieniądze na pewno wielu ludziom są niezbędne i na pewno wielu ludziom poprawią poziom życia. Jesteśmy przekonani, że zmniejszy się ilość dzieci głodnych w szkołach, że dzieci, rodziców będzie stać na wyposażenie dzieci w podręczniki, w choćby takie rzeczy jak stroje do WF-u, bo wiemy, że w wielu rodzinach z tym jest wielki problem. Każdy, kto ma dziecko, wie, jak kosztowna jest wyprawka dla tych dzieci. Jak kosztowne jest utrzymanie dziecka. Państwo chce w tym partycypować i będzie. Według naszych wyliczeń państwo będzie ponosiło poprzez te dodatki około 2/3 kosztów wychowania tych małolatów. I to cieszy, to jest ważne. Oczywiście dobrze by było, żeby państwo nasze było stać na 500 zł na każde dziecko. No ale tyle jest pieniędzy i rząd zdecydował, że rodziny o wyższych dochodach na pierwsze dziecko nie będą otrzymywały. Ale nawet rozmawiając z tymi rodzicami, którzy nie będą otrzymywać na pierwsze dziecko, uważają, że to jest bardzo dobry program. No i mówią, no, pewna sprawiedliwość musi być zachowana. Szczególnie w sytuacji, kiedy nie wystarcza tych pieniędzy na wszystko. Ja myślę, że w perspektywie kilku lat, gdy poziom życia w Polsce się podniesie, no będzie nas stać na to, żeby każde dziecko od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności
będzie otrzymywać ten zasiłek z państwa. Być może, że za parę lat będzie on nawet wyższy. Mieszkańcy Stargardu mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w pana biurze poselskim. Czy porady prawne cieszą się dużym zainteresowaniem? Kiedy można z nich skorzystać? No, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się te porady. Wiele osób przychodzi z takimi problemami życiowymi i można u nas skorzystać z tych porad, ale wcześniej trzeba się zapisać, dlatego zapraszam do kontaktów z moim biurem przy ulicy Słowackiego 11. Na stronie Prawa i Sprawiedliwości można znaleźć też telefon, telefonicznie można się zapisać i raz w tygodniu mecenas przyjmuje, udziela porad i nie spotkałem się ze złą albo z jakąś krytyczną opinią jego porady. Wszyscy ci ludzie, którzy tu przychodzą, jak z nimi wcześniej później rozmawiam, są bardzo zadowoleni, także zachęcam do spotkania z naszym prawnikiem. Nieodpłatnie oczywiście. Ponad 1000 porad udzielono, ponad 1000 osób, także wydaje mi się, że Paweł Sobczyk, bo tak się nazywa nasz prawnik, wykonuje bardzo, bardzo taką dobrą sprawę i pomagając naszym współmieszkańcom, a wielu przychodzi naprawdę z poważnymi problemami życiowymi. Paweł jest no, po prostu świetny i cieszę się, że zgodził się współpracować z naszym biurem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.